Cameron Traore wraca, by podbić boiska Premier League. Jeśli podoba Wam się ta seria, zostawcie łapkę w górę. I Cameron Traore, nasz talent z Madagaskaru, w swoim drugim sezonie gra w Leeds United. I powiem Wam tak, że myślę, że kolejny odcinek to będzie taki odcinek, w którym będzie podsumowanie całego sezonu, ponieważ zagrałem sobie dzień spotkań i ja naprawdę mam bardzo mało rzeczy do wycięcia, dlatego ten odcinek jest taki trochę krótki, patrząc na pozostałe. No ale na razie ta początek kariery Camerona Traore w Premier League jest spoko nawet, bo tutaj właśnie strzeliliśmy swoją pierwszą bramkę dla Leeds w Premier League, więc to jest naprawdę kolejne osiągnięcie w karierze. No i zobaczymy, jak ta kariera będzie się dalej tem rozgrywała, toczyła. Mam taki plan, żeby następny odcinek był kończącym drugi sezon, ponieważ żeby tego materiału trochę też tam było, bo też tak trochę chyba nie chcę, żeby, wiecie, grać znowu kolejne 10 spotkań i tego materiału było mało, tylko może po prostu to zrobię w jednym odcinku. Zobaczymy, no bo jednak Bartosz Kostucha ma pierwszeństwo, ta kariera z zawodnikiem, a tam chciałbym też skończyć już szósty sezon, więc no zobaczymy, jak to będzie. Może to będzie kolejny odcinek, tak jak było w pierwszym sezonie w Paris FC, gdzie ten ostatni odcinek pierwszego sezonu to był jakby no całą połowę sezonu zagrałem drugą wtedy. Tylko były skróty goli, asyst i raczej też tak będzie w następnych materiałach, bo raczej nie wiem, czy będę chciał tak to robić jak do tej pory tutaj. No jeśli te mecze będą, więcej się będzie działo niż do tej pory, to raczej może będzie w tak w osobnych materiałach, ale myślę, że jako, że ta kariera nie jest tak często, to w następnym odcinku skończę sobie drugi sezon, pierwszy w Premier League i pierwszy w Leeds United, a potem ruszymy kolejny sezon. No i tak chciałbym też skończyć Bartosza Kostuchę szósty sezon. Ogólnie dowiecie się, jaki klub wybrałem sobie na kolejny sezon. No oczywiście opcja jest albo zostać Leeds, albo iść do innego klubu. Prawdopodobnie na 99% wybiorę tą drugą opcję, bo już spełniłem cele tego klubu i raczej myślę, że to będzie fajny klub. No i z Manchester United ogólnie kapitalny mecz Leeds, bo tutaj pogrom, to jeszcze Traore miał pustą bramkę, strzelił, na szczęście trafił. No i co, zrobił kalmę, uciszył fanów Manchester United przy 1-4. Wiemy, te kluby się nie lubią, ale to zachowanie młodego zawodnika z Madagaskaru naprawdę... Jedni będą pochwalać, drudzy na pewno fani Leeds United będą to pochwalać, fani Manchesteru nie. Zobaczymy, jak opinia publiczna by się do tego odniosła, ale no to nie jest jakieś świetne zachowanie Traore. No 1-4, strzelasz na pustą bramkę, robisz kalmę na Old Trafford. Czy to jest rozsądne zachowanie? Możecie dać śmiało znać w komentarzu. No Cameron Traore to jednak jest taki trochę wybuchowy talent. W tym odcinku się również o tym dowiecie. No i gramy sobie kolejne spotkanie, to jest mecz z Tottenhamem na własnym stadionie i pierwsza akcja meczu. Rozpoczynamy, lewa strona boiska, to jest Nyonto. Ach, legenda acemoncy mojej kariery, której nie skończyłem. Podaję Traore, ten do Jorginho. Jorginho strzela, ale niestety broni wikary. I mieliśmy rzut rożny, świetna interwencja włoskiego golkipera. Cameron Traore będzie dośrodkował w pole karne. Czy nam się uda dośrodkować fajnie? Zrzutkowanie w pole karne, niestety nieudane. Ale tu jeszcze będzie kolejna akcja Traore. Traore jeszcze raz w pole karne i Jorginho strzela niestety obok bramki. Szkoda, ładna wrzutka. Lepiej mi wchodzą wrzutki takie dośrodkowania ze stojącej piłki, z akcji niż rzutu rożnego. Tutaj Traore ma kolejną akcję, dośrodkowanie w pole karne i tutaj asysta, gol głową Jorginho Routera 1-0, jak się nie mylę, bo te wyniki są tak niewidoczne czasami, że to szkoda gadać, ale świetnie, mamy asystę w tym meczu i wygrywamy 1-0 po naszej asyście do Routera, piękne wykończenie Jorginho. No i jest się z czego cieszyć, bo wygraliśmy to spotkanie, naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu, czego tu... No co, no dobrze było, dobrze było. Cameron Traore, piłkarze miesiąca. O kurde, on naprawdę świetnie zbudowany. Zobaczymy, co osiągnie w tej karierze. Wiecie, ja w tej karierze upgrade'uję piłkarza jak najszybciej się da. Mecz z Arsenalem to była wielka, wielka jedna kompromitacja. Bardzo słabe spotkanie. Choć miałem notę 6-9, to jednak Traore... No, miałem zawsze mówić trzeciej osobie, mówię znowu pierwszej. Choć Traore naprawdę w tym meczu nie zagrał źle, ale niestety Arsenal był o wiele silniejszy. My w tym meczu nie stworzyliśmy sobie żadnych sytuacji. No słabe to było spotkanie całego zespołu, na Leeds United jest słabe. No ja myślę, że nawet jeśli się utrzymamy, to ja będę chciał odejść, no bo jednak muszę zrobić krok naprzód. Kolejny mecz graliśmy z Manchester City, no i Traore miał swoją akcję tutaj w tym momencie, podał do Pirlo do Traore. Ale ten strzał nie był zbyt czysty i Ederson to obronił. Niestety nie ma gola, ale to było trafienie. W ogóle Manchester City to był moim zdaniem fajny klub. Taki trochę
Traore to jest taki trochę drugi Yaya Touré. Tutaj kolejna sytuacja, niestety prawa słabsza noga Traore i niestety nie ma gola. Dwie sytuacje z Manchesterem City, ale tu mamy kolejną. Traore podaje do Piro, Piro, no i co zrobił ten Piro? Nie mam pojęcia. Mogliśmy mieć asystę, ale on tutaj fatalnie. Nie wiem, co tu zrobił, czemu się zatrzymał. Albo biegniesz, albo strzelasz. Przegrywamy 2-0. Choć Traore miał swoje dwie sytuacje, no ale niestety w obu nie zachował się najlepiej. To jego uderzenia nie są jeszcze zbyt dobre. A to jesteś PO, on by chciał więcej kreować, ale na razie ciężko się kreuje w Leeds United. Naprawdę mamy bardzo mało szans na jakieś akcje ofensywne. Niestety nasza drużyna jest słabsza niż inne. Czasami się coś uda, czasami się nie uda, ale na razie się mniej udaje niż udaje. I ten początek sezonu w Leeds United może nie jest epicki, ale Traore pokazuje, że ma sobie potencjał. Kolejny mecz graliśmy z Fulham i tutaj Traore otrzymuje piłkę. Traore biegnie, biega w pole karne. Zawodnik z Madagaskaru i tutaj podanie, niestety nie ma gola. Nie było gola, niestety się nie udało, ale podanie to też nie było najlepsze. Druga połowa, Traore, Cameron idzie sam, Traore podaje do Jorginho i Jorginho strzela gola. No i nasza gwiazda notuje asystę. I ogólnie w tym meczu 1-1 Traore notuje asystę, więc można to spotkanie zaliczyć do udanych. No chociaż jakaś asysta, zawsze to coś, zawsze jest to jakiś progres, no nasz zawodnik tutaj sobie gada chyba z Summervillem, jak się nie mylę, tak jest z Summervillem. No co wam mogę powiedzieć, nie wiem co mogę powiedzieć w ogóle, czasami nie wiem co mam powiedzieć, ale chociaż asysta. No chciałbym notować te bramki asysty, jeśli nawet Leeds jest słabą drużyną, to ja bym chciał mieć dobre statystyki. I kolejny mecz gramy sobie z Southamptonem. Tutaj Jorginho zagrał piłkę do Traore, a ten strzelił gola. Świetne wykończenie lewą nogą. Już myślałem, że tego nie trafi. Został dogoniony. No bo niestety Traore jest wolniutki. On ma 60 pace'a. Rzut rożny. Jest remis. Traore będzie dośrodkował w pole karne. Ja powiem wam, że mam problemy z tymi rzutami rożnymi. Nie umiem ich wykonywać. A jakbym się nauczył, to może bym miał kilkanaście asyst więcej. Ale tutaj piękna wrzutka Traore, ale niestety nie ma gola. No umiem wrzucać tej stojącej piłki albo z akcji. Z rzutu rożnego gorzej, ze stojącej piłki. No właśnie z rzutu rożnego, z stojącej piłki, to nie umiem. Stojącej piłki to trochę jak się mówi, jak z rzutu wolnego czy z rożnego. No i tutaj notujemy asystę. Jack Harrison, świetne wykończenie. Ej, asysta Camerona Traore, więc Traore daje radę. No i kolejny rzut rożny naszego zawodnika. Ogólnie zmian tej zasady, tam rozegranie rzutu rożnego, tak naprawdę nic się nie dzieje. Daje blisko słupka, nie ma, blisko bramki nie ma, daleko nie ma. No i tutaj kolejna dobra wrzuta, niestety nie ma asysty. 2-1 w tym meczu wygrywamy, mieliśmy asystę, mieliśmy gola, więc to jedno z najlepszych, to chyba najlepsze spotkanie ogólnie Traore na angielskiej ziemi, bo jeszcze nie mieliśmy spotkania z golem asystą, jak się nie mylę, to była chyba nasza druga bramka w Premier League. Ta druga bramka w Premier League. No i coś, grudzień, trochę zimno, ale dajemy radę. No i zawodnik meczu oczywiście Cameron Traore, rośnie nasza piękna gwiazda. No i kolejny mecz graliśmy z Evertonem. No i w tym meczu Cameron Traore popełnił fatalny błąd, tutaj małe zamieszanie. Znowu Onana zabierał piłkę, nie wytrzymał tego Traore, więc postanowił ściąć z murawy piłkarza Evertonu. Otrzymał czerwoną kartkę, to jeszcze Onana coś do niego miał, nie, to nie Onana. No ale tutaj Traore chyba nie wytrzymał ciśnienia, bo Onana ciągle mu zabierał tą piłkę. Traore się trochę zirytował, otrzymał czerwoną kartkę i niestety tak kończy się ten odcinek. Chyba trochę za szybko mówię, będzie niewyraźnie, ale jolo. Nie, że jolo, ale nie będzie źle. No i tutaj niestety czerwona kartka, nie zagramy w kolejnym meczu. Kolejne spotkanie już w następnych odcinkach, ale myślę, że skończymy sobie sezon. Tu mam 14 kolejkę, czyli 24 spotkania. Myślę, że jestem w stanie to rozegrać. Kiedy to się pojawi, nie wiem, ale będę sobie grywał może codziennie po 2-3 spotkania. Jakbym grał tak po 3 spotkania, to 8 dni by mi to zajęło, żeby to nagrać. Więc zobaczymy. Moim nowym klubem będzie na pewno Newcastle. Idę do Srok, które aktualnie jest na drugim miejscu w lidze. I myślę, że to będzie świetny transfer. Myślałem jeszcze nad City, ale City mnie na razie nie chce. Trudne warunki są. A nie chcę iść do United. No ale jeszcze zobaczymy. No na 99% będzie to Newcastle, jeśli nie zmienię swoich planów. Chelsea nie, Arsenal nie. Bo Arsenalu też mi to chyba trochę brakuje. Niewiele, ale mi brakuje. 3 gole i 6 asyst. Czy ja teraz tak słyszę jakbym piszczał, ale chyba to nie ja. Ale kto, nie wiem. 3 gole, 6 asyst, Traore. Nie jest najgorzej w 15 spotkaniach, ale też może nie jest wybitnie, ale on ma 19 lat. Trochę luzu.
Tutaj zobaczyłem, kto sobie gra jeszcze w Newcastle, by zobaczyć, z kim będę rywalizował, jeśli tam pójdę, ale chyba bym chciał iść do Newcastle. Też taki trochę nieoczywisty klub. No i co wam mogę powiedzieć? To tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał ten krótki materiał o Cameronie Traoré. No i myślę, że będziecie czekać na następny materiał. Jeszcze raz dzięki, zostawcie łapkę w górę. Na razie, piąteczka.